Hej, hej, witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na test najnowszej kolekcji Eveline Choco Glamour. Między innymi, bo na przykład to jest chyba akurat paletka, która nie jest z tej kolekcji, ale też jest w tych nowościach, które ostatnio pojawiły się na rynku. I te nowości już się pojawiły pod koniec września. Natomiast one miały tak zaporową cenę, że wydaje mi się, że nikt nie był za bardzo tym zainteresowany. Bo na przykład ta paletka kosztowała w regularnej cenie 50 zł. Była jeszcze paletka do konturowania twarzy, która w regularnej cenie kosztuje 75 zł, a teraz chyba była przeceniona, nie pamiętam na ile, na 40 zł, ale na nią się w ogóle nie zdecydowałam, bo stwierdziłam, że i tak z niej nie będę korzystać. Natomiast na tą jak najbardziej, więc bardzo się cieszę, że ona w tej chwili po prostu miała niższą cenę, coś koło 20 kilku złotych, może pod 30, bo jak wiecie, ja te paletki z tej serii Look Up bardzo lubię, mam wszystkie pozostałe trzy, także po pierwsze trochę do kolekcji, a po drugie właśnie wydaje mi się, że to jest taka najlepsza z tych paletek, z tych wszystkich, które do tej pory były. Także, ale to do niej sobie przejdziemy. Kupiłam również właśnie z tej najnowszej kolekcji Choco Glamour bronzer, ten kremowy, i ja się zdecydowałam na ten chłodniejszy, wydaje mi się, odcień, bo to był odcień 02. Wydaje mi się, że to był chłodniejszy. W każdym razie 02, bo mogę coś mylić. Oczywiście na ten przepiękny, pojedynczy cień, bo ten cień robi furorę. A ja też bardzo często, jak wiecie, używam po prostu jednego błyszczącego cienia na powiekę i tyle. I to jest cały mój makijaż, także koniecznie chciałam ten cień wypróbować. Kupiłam jeszcze rozświetlacz w kolorze 01 z takim lekko różowym shiftem, bo tego 02, czyli tego bardzo srebrnego, nie było. Ale ten bardzo, bardzo srebrny chyba mógł być już dla mnie trochę za jasny. Zdecydowałam się również na najnowszy ich puder sypki, bo Eveline w pudry umie, więc jestem bardzo ciekawa, jak się ten puder sprawdzi. Jest to Ultra Fixing Translucent Loose Setting Powder with Lavender and Squalene. Okej, niech będzie lawenda i skwalan, spoko. I jeszcze zdecydowałam się na pomadę w kredce. Ja te pomady widziałam już wcześniej, ale trochę się zastanawiałam, czy w ogóle one kolorystycznie będą do mnie pasować. Natomiast ponieważ były przecenione i nie pamiętam ile kosztowały, powiem szczerze, już jakby robiąc ten film, w każdym razie była przeceniona, może chyba 12 zł kosztowała, więc zdecydowałam się, wzięłam sobie kolorek taupe. Zobaczymy, jak do moich brwi będzie to pasować. Także, ponieważ nie mam żadnego nowego podkładu oraz nowego korektora, to postanowiłam dzisiaj wyciągnąć sobie moje ulubione podkłady, właśnie podkład i korektor z Eveline, czyli Wonder Match Lumi, oraz ten korektor, który się nazywa Liquid Camouflage, o ile się nie mylę. Wonder Match Lumi mam w kolorze 05, o ile się nie mylę. Gdzie ten kolor jest? Tak, 05 Light Neutral. Natomiast korektor mam w kolorze, 01 Light Porcelain Cool. Także ja sobie te produkty nałożę na twarz i przejdziemy właśnie, aha, nie do pudrowania, tylko przejdziemy do kremowego bronzera. Żeby już tak było kremowo, to wyciągnęłam również kremowy róż z Eveline, ten z tej kolekcji, znaczy z tej serii 4 w jednym, bo wydaje mi się, że on się też może tutaj dobrze sprawdzić, więc przejdziemy sobie do tych produktów, więc najpierw po prostu nałożę podkład i korektor i przejdziemy dalej. Podkład, korektor nałożony, więc przejdźmy w takim razie do bronzera, może Was troszkę też zbliżę, żeby lepiej było widać i odgarnę włosy do tyłu. Bronzer, tak jak wspomniałam, mam w kolorze 02 i wydaje mi się, że to miał być ten chłodniejszy odcień, ale szczerze mówiąc, w tej chwili nie pamiętam, bo tak, jak patrzę na niego w opakowaniu, to wydaje mi się, że jest chłodny. Jak patrzę na niego w podgląd, to wydaje mi się, że jest ciepły. Ale zobaczymy, jak po prostu finalnie będzie wyglądał na mojej twarzy. Biorę sobie taki pędzelek z AliExpress po prostu, bo nawet nie wiem za bardzo, czym go nałożyć. Więc na razie go tak troszkę, okej, nałożę na pędzelek. Ja widziałam kilka filmów z tymi produktami, więc no, mam wrażenie tak, że on jednak w podglądzie wypada trochę jakby intensywniej i faktycznie mam wrażenie, że nawet trochę cieplej, że w podglądzie jest taka bardzo, ma taką ceglastą, jakby ceglasty podton, kiedy na żywo mam wrażenie, że wygląda jednak trochę bardziej chłodno. Nie wiem, to jest może tylko wrażenie, może tylko w podglądzie, na przykład jak będę edytować, to się okaże, że jest w porządku. Więc ja go sobie nakładam bardzo niewielką ilość, żeby nie przesadzić. Czyli troszkę dokładam, ale widzę, że i tak chyba przegięłam. Ale to może zaraz się uratuję właśnie tą gąbeczką. Troszkę. O, i tu widzicie jakoś tak. No dobra, mam jeszcze wiadro podkładu, najwyżej się to za chwilkę wyrówna. Nie dokładam nic na pędzel, bo jak widać na tym pędzlu zdecydowanie po prostu za dużo wszystkiego wzięłam, więc
cały czas to, co mam na pędzlu, nakładam teraz na drugą stronę. Sobie delikatnie właśnie rozcieram gąbeczką, bo nie wiem, czy w sumie rozcieranie pędzlem to byłby dobry pomysł. Tu już mi poszło troszkę lepiej, więc może odrobinę, dosłownie odrobinę podkładu zgarnę z resztki twarzy, żeby trochę tutaj podczyścić, bo chyba trochę za bardzo zjechałam. Chyba powinno być nieco lepiej. I powiem Wam, że jeszcze na tym pędzlu jeszcze ten bronzer mam. Zobaczcie. Więc chyba zdecydowanie za dużo go wzięłam, a po prostu dotknęłam ze 3 razy w ten bronzer, więc bardzo mocno napigmentowany jest. Natomiast jakoś tak nie mam problemu z jego rozłożeniem, tylko że właśnie trzeba to lekką ręką. Jeszcze tak bym go pod palcem, powiem Wam, że jest bardzo tłusty. Widzicie, tutaj tak wygląda kolor. I teraz nawet jeżeli bym... O! Dobra, więc pigment ma dosyć intensywny. Ale powiem Wam, że to mi się podoba, bo oczywiście mogę sobie zrobić tym krzywdę, jak najbardziej. Natomiast z drugiej strony mogę go nałożyć niewielką ilość i będzie widoczny, i będzie ładnie wyglądał. Także jak na razie, wiecie, ja nie jestem jakąś wielką specjalistką, jeśli chodzi w ogóle o kremowe konturowanie, czy w ogóle jakiekolwiek konturowanie, musiałam wytrzeć to wszystko z dłoni. Ale podoba mi się to, jak on wygląda. Nałożę sobie w tej chwili w takim razie róż. Róż, tak jak powiedziałam, mam z tej serii 4 w jednym i ja go mam w kolorze 03. Nie pamiętam, czy on miał jakąś nazwę, czy nie miał jakiejś nazwy. Nałożyłam go sobie tutaj na dłoń. Nałożę trochę na gąbeczkę. Poodbijam tak, żeby właśnie została niewielka ilość. A potem teraz odwróciłam gąbeczkę i wszystko jeszcze raz dokładnie rozcieram. Mam wrażenie, że przy takim rozcieraniu jednak, jak ja zastosowałam, ja mam trochę taką tendencję do tego, żeby rozetrzeć bardziej niż jest to konieczne. I to jedna z Was też często mi pisze, że na przykład mam ten problem z, jak nakładam cienie, że za dużo blenduję, że za mocno je rozcieram, szczególnie naturalnymi pędzlami z naturalnym włosiem i po prostu no, efekt nie jest dobry. Ale tutaj też mam podobnie, tak mi mam wrażenie, że właśnie za dużo rozcieram i też na tyle, że potem tego nie ma, ale z kolei czasami się martwię, że tego będzie za dużo i że przesadzę, także z drugiej strony może lepiej, że efekt jest bardziej subtelny, niż byśmy tego chcieli, przynajmniej wiadomo, że można, także moja dłoń już jest cała. Zobaczcie, że ten bronzer wytarłam chusteczką, a on i tak tutaj, to co zrobiłam swatchem, i tak to zostało, tak chusteczką tak niełatwo zeszło. Także bronzer, jak na razie... Całkiem, całkiem. Przejdźmy w takim razie do przypudrowania twarzy, bo moja twarz dosyć mocno się świeci, także sięgnijmy po ten puder Varieté Ultra Fixing Translucent Powder. Co mamy w ogóle napisane, że jest to transparentny puder do utrwalania makijażu z dodatkiem lawendy i skwalanu, który zapobiega wysuszeniu skóry. Posiada właściwości wygładzające, spłyca widoczność porów i nierówności, zapobiega błyszczeniu się skóry, zapewniając matowe i naturalne wykończenie. Sposób użycia: nałóż puder na całą twarz za pomocą pędzla lub stosuj w wybranych miejscach wymagających szczególnego zmatowienia. Mamy w tej chwili, nie jest jakoś super wcześnie, słuchajcie, mamy w tej chwili 13:39. Ja postaram się ten makijaż przytrzymać, nie wiem, zobaczymy, do wieczora, tak? Może do 7, 8, może do 10 nawet, zobaczymy jak to wyjdzie. Więc zobaczymy, jak ten puder właśnie utrwali ten podkład, bo ten podkład już na moim kanale pojawiał się wielokrotnie, czy w testach pudrów, czy w ogóle miał sam swój własny test, więc jakby trochę już wiem, tak, że to nie jest podkład, który nie wiem w jaki sposób będzie u mnie super się utrzymywał. On z reguły po 5-6 godzinach już się wyświeca. Także przyjrzymy się temu pudrowi. Tu mamy dołączony do niego puszek z kokardką. Dziwne. Myślałam, że to jest jakieś takie trzymadełko. Nie, to jest po prostu kokardka. Puszek jest bardzo gruby i o Boże, uwielbiam te opakowania. Czyli mamy tak, mamy opakowanie i mamy tyle tego pudru tam. Widzicie tu w ogóle, zobaczcie jak jest pusto i ile tego pudru, więc opakowanie znowu większe niż potrzeba. Nie wiem po co, może żeby się puszek zmieścił, no pewnie tak. Nastąpiło zwolnienie blokady.
Przesypię sobie trochę tego pudru wieczko. O kurde! Bardzo dużo mi go wypadło, praktycznie połowa opakowania, zdecydowanie myślę, że za dużo, więc zrzucę go tam trochę. No nic, będziemy go nakładać, nałożę go swoim puszkiem, czyli glam shopowym puszkiem i zobaczymy, jak on będzie. On jakoś tak, powiem Wam, że czy on jest translucent? Nie wiem, czy widzicie, że on tak zrobił trochę? Może jak go trochę tak odbiję, ok. Pachnie i faktycznie pachnie jak kosmetyki ze skwalanem, bo wydaje mi się, że miałam kiedyś kosmetyki z Biosans, jakąś miniaturkę po prostu i ona właśnie tak bardzo podobnie pachniała, a to właśnie były kosmetyki, które miały skwalan w składzie. Więc przypudrowałam tutaj część, tu widać tą nieprzypudrowaną, bardzo błyszczącą, a tutaj właśnie ta. Ładnie to wygląda, muszę przyznać. Więc przypudrujmy całość, jeszcze zgarnę świeżą porcję. Na razie zgarniam to, co miałam tutaj na wieczku. Tą dużą część tutaj przesypałam, więc myślę, że powinno być ok. I o, przypudrowałam to, co powinna, może jeszcze pod oczami. Wezmę znowu mój ulubiony, luźny pędzel. Zamoczę go trochę w tym pudrze. Także naprawdę tego pudru jest bardzo dużo. Ja nie lubię tak dużo pudru. Ponoć to jest dobra metoda, ale ja wolę jednak strzepać jego nadmiar i przejadę właśnie po reszcie twarzy. Przy okazji ewentualnie zdejmując jakiś nadmiar, który mógł mi się zgromadzić i może by nie powinnam mówić, kiedy się pudruje, żeby tego się nie nawdychać. No i tak wygląda przepudrowana twarz. Muszę przyznać, że wygląda ładnie. Podoba mi się to wykończenie. Jest właśnie takie miękkie pudrowe. Tutaj niestety trochę sucho wygląda, ale to jest EUZS, mój oddziałujący. Niestety jest moment, kiedy on troszeczkę się zaognił na twarzy. Natomiast to jest tylko tutaj w tym jednym miejscu. Na reszcie chyba wygląda wszystko ok. Także całkiem fajnie. Teraz myślę, że możemy przejść do kredki, dlatego że będę chciała potem nałożyć żel na brwi, ponieważ moja laminacja już odeszła w niepamięć i już nie mam takich ładnych brwi, ale najpierw chcę nałożyć sobie tą pomadę, więc złapię za tą szczoteczkę, wytrzepię ten puder, który mógł się znaleźć między brwiami, przy okazji trochę je tam ujarzmię, one jeszcze trochę trzymają kształt, ale wiecie, już szału nie ma. Widać właśnie, gdzie one były takie pozaginane na laminacji, bo są takie po prostu pogięte, ale teraz już, ponieważ tej laminacji nie ma, no to one już nie wiedzą, dokąd iść. Także o. No i jestem ciekawa, jak ten kolor taupe tej kredki z pomadą u mnie wypadnie. Więc zacznijmy tutaj od początku, dorysowując sobie włoski, bo ta moja jedna brew jest cofnięta bardzo mocno. Ja często robię wręcz, wiecie, tak, żebym wiedziała w ogóle. O, no, nie chcę się nic tu. Żebym wiedziała, do którego momentu w ogóle mogę rysować, żeby mnie jakoś za mocno nie poniosło. Ten taupe kolor nie jest jakoś, może wiecie, w 100% wpasowujący się, bo on jest jednak chłodny, a moje brwi no są zdecydowanie cieplejsze, ale myślę, że spokojnie da radę. Teraz na zbliżeniu, jak mam to lusterko takie bardzo przybliżające, to widzę, że tutaj na czole też trochę tak sucho wypadło. No zobaczymy. Także ciekawa jestem, bo tutaj pamiętam, że Maxi zwracała uwagę na to, że to jest pomada w kredce, więc żeby delikatnie z nią, bo zastyga i tak dalej. Ja w zasadzie poza tym początkiem, który muszę sobie dorysować, jakby na całej długości nie mam za bardzo potrzeby uzupełniania tych brwi. Mam gęste, krzaczaste, więc no właśnie, więc jakby u mnie główny case to jest tutaj na początku. Także teraz sobie wezmę 100 tysięcy innych kredek, żeby po prostu jakoś tak, wiecie, kolorystycznie dopasować.
czyli na przykład biorę tą Eveline Micro Soft Brow w kolorze Soft Brown i też nią tutaj przejadę. Tylko nie chcę też za dużo, żeby to jakoś wyglądało. I teraz nałożę sobie żel do brwi. Niech to będzie tym razem Claressa Brow Power Shot Lamination Effect Clear Brow Gel, ten z kofeiną. I nałożę ten żel na brwi i trochę odczekamy, żeby on zastygł. A gdy żel się utrwala, to tylko nałożę szybko pudrowe produkty. Jeśli chodzi o bronzer, to jest bronzer Belle, bo nie mam żadnego bronzera z Eveline. Chyba, wydaje mi się, że nie mam. A tak jak mówię, na tą paletkę się nie zdecydowałam. Stwierdziłam, że i tak będę z niej mało korzystać, więc nałożę sobie szybciutko ten bronzer. A jako róż, róż Fil de Blush. Bardzo lubię ten róż. Mam go w kolorze 03 Orchid. Więc już samo to, że pamiętam, w jakim kolorze mam ten róż, powinno Wam też mówić, że jednak go lubię, bo dosyć często używam, więc też często gdzieś tam wpisuję nazwę, czy mówię Wam właśnie na filmie. Ale to tak, wiecie, delikatnie tutaj się przypodrowuję, bo będziemy nakładać rozświetlacz. Rozświetlacz Varieté Highlighter Extreme Shine Effect w kolorze 01. Taki właśnie lekko różowy. Nie wkładałam w niego paluchów, chociaż wygląda jakby coś tu było, ale okej, sprawdźmy. Ho, 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 ho. Błysk jest zacny. No jak już mam tutaj całą rękę utytłaną, to myślę, że na środek można dołożyć ten rozświetlacz. O, ale widzicie, zobaczcie jaką. On ma ciemną bazę. Zdecydowanie, bo blask jest z kosmosu. Blask po prostu. Ale trzeba uważać, bo można sobie zrobić krzywdę. Szczególnie taki bladzioch jak ja. Może się okazać, że właśnie on u mnie wypadnie bardzo, bardzo blado. Więc weźmy sobie pędzelek, to jest Embrasz chyba 28, bo to jest ten taki duży, puchaty, tak, 28 i bardzo delikatnie, bo nie chcę sobie właśnie zrobić takiej smugi, więc chcę zrobić to bardzo delikatnie, tylko nie wiem, czy jak delikatnie będę nakładać, to czy on w ogóle będzie widoczny, ale chyba jest. Więc tak, wiecie, ja po prostu tak ledwo muskam. I ledwo muskam rozświetlacz, a potem ledwo muskam swoją twarz, bo nie chcę właśnie, nie chcę się narobić, wiecie, nie chcę się dorobić tej ciemnej smugi. Teraz już nie dokładając, po prostu go trochę porozcieram, żeby ten blask się pojawił. No i blask jest spoko, taką delikatną ręką, jak się go nałożyło, to chyba jak patrzę na wprost, to chyba nie ma ciemnej smugi. Wydaje mi się, że udało mi się go tak nałożyć, żeby nie było. Co prawda jest dużo tego blasku. Z tej strony zawsze mi jest trudniej zobaczyć. Muszę się mocniej mocniej wygiąć, odkręcić. Natomiast te jakoś tak jest prościej. Nie wiem czemu. Także tu myślę, że jest całkiem fajny. Myślę, że może być spoko. Ten jasny trochę mam obawy, że byłby jednak trochę za mocny, że właśnie to byłby już taki człowiek ze stali, a ten chyba daje radę, chociaż powiem Wam, że na żywo, no on też jest taki bardzo zimny, stalowy trochę, no jednak jest, więc to jest tak, nie wiem, czy będę go na co dzień używała, szczerze powiem, nie wiem, bo wydaje mi się, że jest właśnie troszkę taki zbyt intensywny. No ale nic, to przejdźmy w takim razie teraz do clou programu, czyli paletki. Paletka do oczu, która się nazywa Look Up Gimme More. Wydaje mi się, że jest to najlepsza paletka pod względem kolorystycznym, jeśli chodzi o te wszystkie pozostałe paletki. Dlatego, że w tamtych paletkach był trochę ten problem, że one miały za dużo podobnych cieni jak na tak małe palety. Tutaj mamy paletkę brązów, But Why Not? Ja będę Wam takie porównywać. No i w tej paletce brązów zobaczcie, ile mamy podobnych cieni. Ten cień tutaj i ten cień tu w górnym rogu jest bardzo podobny. Ten tu i ten tu. Po co nam dwa jasne cienie, kiedy mamy tylko 9 cieni do wykorzystania? Więc no, w przypadku tej paletki uważam, że właśnie trochę zmarnowany potencjał, że można było jakieś inne cienie wprowadzić.
Tutaj mamy paletkę, która się nazywa Let's Try. One są trochę już zdezelowane, bo ja je używam i tutaj już generalnie się trochę powycierało. To jest ta najjaśniejsza i bardziej różowa paletka. Ona jest chyba najbardziej, powiedziałabym, różnorodna pod względem właśnie cieni, które są zawarte w tej paletce. I w zasadzie wygląda trochę jak jaśniejsza, młodsza siostra tej paletki. Znaczy starsza pod względem jakby wieku, ale natomiast chodzi o to, że właśnie ta wygląda na taką bardziej sophisticated, taką bardziej dojrzałą, te kolory są dojrzałe, a tu te kolory są takie jaśniutkie, takie jakby młodzieńcze jeszcze w pewnym sensie. Więc ona tutaj, widzicie, tak wygląda w zasadzie najbardziej podobnie. Wydaje mi się, że no najwiadomo, najmniej podobnie będzie wyglądać ta paletka z szarościami, czyli Take Me On, no bo to jest paletka z szarościami, więc no nie oszukujmy się, one nie mają ze sobą nic wspólnego, tak, te palety. Ale też ta paleta właśnie Take Me On ma ten problem, że mamy tu jasny, te dwa są podobne, ta chyba najbardziej cierpi na ten syndrom. Także uważam, że ta paletka, czyli jak ona się nazywa, Gimme More, jest chyba najbardziej tak skonstruowana, że te kolory są właśnie każdy inny, więc de facto z każdego koloru można skorzystać. Także dzisiaj zrobimy sobie makijaż właśnie tą paletką, nałożę sobie bazę pod cienie i wydaje mi się, gdzieś ostatnio kupiłam bazę H&M, powinnam ją gdzieś tutaj mieć. Jest Smart Eyeshadow Base, nie mam bazy z Eveline, ale to jest dosyć świeża baza u mnie, ten H&M. Nie mam z nią jeszcze zbyt dużego doświadczenia, natomiast tak jak ją używałam, to ogólnie nie mam żadnych zastrzeżeń i nałożę na jedno oko. Dzisiaj powiem Wam, że mam taką ochotę zrobić makijaż po prostu tylko na jednym oku, a na drugim potem sobie dorobię. Nie wiem czemu, tak mi się przywidziało, taki mam dzisiaj kaprys. Także nakładam bazę tylko na to jedno oko. Jak widzicie, ja nakładam bazy bardzo, bardzo mało. Nie lubię jakoś za dużo baz nakładać. Może dlatego, że też nie umiem za dobrze pracować z bazą i mam wrażenie, że jak nałożę je za dużo, to potem się zrobi takie błoto na skórze, więc nie na skórze, tylko na powiece. Także nakładam jej z reguły bardzo, bardzo mało. Jeszcze Was troszkę zbliżę i mamy dużo matów, mamy 5 matów, wiecie, tak w piątkę i mamy te 4 tutaj błyski. Naprawdę bardzo fajnie ona wygląda. Zastanawiam się, czy dałabym radę wykorzystać wszystkie te odcienie. I może zacznijmy od najciemniejszego odcienia. Wszystko mi dzisiaj leci z rąk, słuchajcie, mam taki dzień, że sąsiad na dole pewnie dostaje pianę, bo co chwila mi coś upada na podłogę, a że tu są panele, to huk jest niezły. Także tutaj jak siedzę przy biurku, to też co chwila coś gdzieś potrącę, co gdzieś mi spadnie. Jeżeli na przykład, nie daj Boże, róż stoi tak, to ja go potrącę, on za chwilę leży po prostu w poprzek, więc już wszystko w tej chwili leży. Więc zacznijmy od najciemniejszego cienia. Wezmę tutaj pędzelek Embrush 07, to jest? Nie wiem, bo jest wytarty, więc sięgnijmy po ten najciemniejszy kolor i zobaczymy, jak się będzie nakładało. Ja sięgam po moje bardzo duże lusterko. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że ja to tak nakładam, biorąc pod uwagę, że mam skończony makijaż, ale zrobimy to bardzo delikatnie. I zobaczymy, czy też się tak da, bo w końcu jednak duża część z nas robi makijaż oczu na samym końcu. Także sprawdźmy, czy właśnie to będzie dramat, jeżeli będziemy chciały zrobić makijaż na samym końcu. Czemu ja mam tu jakieś delikatne włoski? Czy to mi rzęsy wypadają, czy o co chodzi? Natomiast jak na razie nie osypuje się ten cień. Spokojnie go pakuję, jak widzicie, takim lekko puchatym pędzelkiem w zewnętrzny kącik. Także nie ma na razie dramatu. Nałożę go jeszcze tutaj od razu na dolną powiekę i trochę wyciągnę o na zewnątrz. I delikatnie tak raz dotykam pędzla i potem dotykam powieki, żeby właśnie może nie przeblendować tego wszystkiego i żeby to ładnie wyglądało. Na drugi pędzelek, też embrasz, wezmę sobie ten różowy odcień tutaj ze środka i tym różowym odcieniem będę trochę po prostu tu rozcierać to powyżej i tak będę, wiecie, przeskakiwać między jednym pędzlem a drugim, bo wtedy zawsze jak za mocno rozetrę, to mogę właśnie z tego pędzla troszkę dołożyć. Zobaczymy, słuchajcie, próbuję coś nowego, próbuję trochę inaczej to ponakładać, czy wyjdzie, to się okaże. Mam wrażenie, że jakaś taka plama mi wyszła, której normalnie nie widzę.
O, chyba miałam jakiś brokat na tym pędzlu. Niedobrze. No nic. Już brokatu nie zdejmę. Teraz na płaski pędzelek nałożę sobie właśnie ten różowy, którym rozcierałam, ale nałożę go tutaj dalej na powiekę. I będę łączyć z tym ciemniejszym właśnie, żeby tu zrobić takie ładniejsze przejście, ale już nic nie chcę za bardzo dokładać na ten pędzel. Nawet trochę zdjęłam w kolor switchu tak delikatnie, więc już teraz tylko naprawdę to, co zostało, ale jak się tak robi, to niestety trochę cień się osypuje. Ale tak, wiecie, delikatnie dosłownie, no bo wiadomo, skoro dźgam tak pędzelkiem, no to tutaj musi się coś tam osypać. Zmoczyłam sobie pędzelek, to jest Hakuro J507. Taki, o, taki ma kształt, bo chcę nałożyć teraz ten czerwony, nie, różowy, błyszczący, magentowy, nie wiem jak go nazwać, ale ten cień na dolną linię wodną, bo na górę to raczej będę chciała pójść w złoto, ale na dolną to właśnie chciałabym to, tylko że tak sobie myślę, że właśnie to najlepiej jest nakładać bardzo mokrym pędzelkiem, żeby nie było zbyt dużego osypu. Chociaż, nie wiem czy to widać, ale i tak ten osyp się pojawia. I teraz dalej cały czas moczę ten pędzelek i myślę, że wezmę sobie właśnie ten ciemniejszy złoty, bo mamy tutaj te dwa błyszczące, one pójdą na górę, ten złoty, tylko odwrócę go w drugą stronę. Napakuję go właśnie na pędzelek i ten złoty nałożę też jeszcze na dolną powiekę, tylko bardziej tutaj z przodu. O. I tak by to wyglądało. I teraz myślę, że może ten złoty, on może być całkiem fajny. Zastanawiam się, czy właśnie tak palcem nałożony, bo on się trochę wygląda, jakby się tak lekko skawalał. Zobaczymy, czy on... czy da radę go tak przykleić po prostu na to, co ja tutaj mam, wcierając właśnie palcem. Z drugiej strony, jak mamy pacynkę, to pewnie... zasłoniłam pewnie wszystko lusterkiem, wybaczcie. Pewnie mając pacynkę, można to zrobić pacynką. Ale o... bardzo fajny jest ten złoty kolor. Wydawało mi się, że może nie być zbyt dobry, ale wygląda na całkiem... całkiem ok. Wrócę sobie do pędzelka, którym nakładałam ten różowy, środkowy i trochę go tutaj dołożę w tym miejscu właśnie, bo tym złotym go trochę zasłoniłam. I teraz znowu biorę jakiś inny pędzelek, mniejszy pędzelek. To jest Hakuro J500, taki malutki i też moczę go za nasze czasy po prostu, żeby był bardzo, bardzo mokry. Widzicie? Wszystko mi leci naprawdę, nawet krzywo butelkę stawiam. I nałożę właśnie miks tych dwóch jasnych cieni. Najpierw powinnam... bez sensu to zrobiłam. Najpierw powinnam była jasne nałożyć, ale dobra. Wszystko leci. Niech będzie ten szampański tutaj, a ten biały nałożymy po prostu centralnie wewnętrzny kącik. Na razie tu jeszcze, póki jest powieka ruchoma, niech będzie ten szampański. I tak sobie myślę, że chyba by się przydało wziąć jeszcze jeden może mały pędzelek, taki bardziej puchaty. Tak. O, dobra, jak będzie ten. I sięgnę jeszcze po ten tutaj jasny cień, żeby troszkę o tu podocierać, bo tak jakoś tak tu rozcierałam, a potem tutaj takie dziwne puste zostało, więc jeszcze, żeby tutaj trochę dotrzeć, to ten jaśniejszy nałożę. O! No i już w sam wewnętrzny kącik malutkim pędzelkiem Embrush 13, ten właśnie złoty. Tym razem zrobimy odwrotnie, zobaczymy. Czyli nałożyłam go właśnie na pędzelek i teraz zmoczyłam. I już w sam wewnętrzny kącik pójdzie ten biały. Zapomniałam, jak ten tart bardzo fajnie pachnie, ta mgiełka. Bardzo przyjemnie.
Więc tak to wygląda. Jeszcze troszeczkę to wszystko porozcieram, bo tu jest tak ciemno, a potem się tak szybko jasno robi, więc żeby tutaj jakoś to przejście może wyrównać. Okej. Namaluję sobie drugie oko. Wytuszuję rzęsy, nałożę jakąś pomadkę, bo tu w tym zakresie akurat nie mam nic nowego. I za chwilę do Was wrócę. Ale moment! Zapomnieliśmy w ogóle, zapomniałam, w sensie nie wy, ja, o gwieździe tego programu, czyli o tym pojedynczym cieniu. On, myślę, że też można by było nałożyć go na środek całego tego makijażu. Prawie bym o nim zapomniała, a myślę, że to może być naprawdę coś fajnego. W ogóle jestem ciekawa, jakby je tak nałożyć obok siebie, zarówno rozświetlacz. Okej, rozświetlacz nałożymy na fakaska, a ten właśnie piękny, błyszczący, tą błyszczkotkę. Ona jest taka bardziej chropowata pod palcem. Nałożymy na serdeczny palec, tak? Czyli teraz już rękę mam umytą, więc tak, tutaj jest rozświetlacz różowy. Trochę go porozcieram, żeby tak właśnie było widać. No i teraz ta błyskotka. Okej. Więc tak to wygląda. A jakby tak tą błyskotkę po prostu wziąć delikatnie i teraz o, nie rozcierać jej jakoś, tylko tak delikatnie po prostu nałożyć. Jakby to wyglądało. Widzicie, jest o wiele jaśniej, tak? Bo tutaj jest taka ciemniejsza, tu trochę jaśniej to wygląda, no ale błysk też jest zacny. No i tak to wygląda w porównaniu właśnie z rozświetlaczem. Więc skoro już mam to na palcu, to może właśnie, nie wiem czy będzie widać, mam nadzieję, dobra, nie zasłonię lusterkiem, zrobimy to tak. I no, trochę nie chce się na powiekę, nie chce się nakładać na to wszystko. Już tego jest chyba trochę po prostu za dużo. Więc, ale, o, okej, dobra. Troszkę po prostu trzeba popracować, podocierać. Może jak będę pamiętała na drugim oku, to może zanim nałożę ten złoty, nałożę właśnie ten błyszczący i zobaczymy. Chociaż z drugiej strony to wtedy będzie trochę pewnie inaczej wyglądał makijaż. Natomiast powiem Wam, że ja widzę ten błysk. Nie wiem, czy on jest jakoś widoczny bardzo w podglądzie. Natomiast ja jak go dołożyłam, no to na tym złotym to nawet fajnie wygląda, wiecie. Nawet jeżeli zrobimy właśnie tutaj na dłoni, to Wam pokażę, tak? Czyli najpierw ten złoty nałożymy, który tak palcem, powiem Wam, że się tak średnio nakłada, ale okej. Więc tu nakładam ten złoty, a teraz biorę, mamy ten złoty, dokładam ten błyszczący, więc mamy naprawdę taką podwójną petardę błyszczącą. Także myślę, że ten cień może być fajny. Pewnie go sobie jeszcze będę używać właśnie tak pojedynczo na oku, bo teraz, wiecie, mam cały duży makijaż, bo chciałam tą paletkę sprawdzić, więc ten cień jeszcze na pewno go będę używać, natomiast dzisiaj, no właśnie tak jak mówię, dorobię sobie drugie oko z tymi błyskami, wykończę makijaż i zaraz do Was wrócę. I tak wygląda skończony makijaż, także drugie oko zrobione, dokładnie w tych samych krokach, w których zrobiłam. Na ustach mam konturówkę Eveline, notabene, tylko że nie wiem, czy ona ma jakiś kolor, czy nie, bo jest stara, wytarta i nie mam pojęcia. Jest, tylko widzę Lip Liner Long Lasting Formula. Może i linera tak, ale nie napisów na opakowaniu, więc nie mam pojęcia, co to jest za kolor. A na to nałożyłam sobie pomadkę Huda Beauty Muse w tym takim, wiecie, klasycznym kolorze. Także tak to się wszystko prezentuje. Podsumowując tak na szybko teraz, znaczy w zasadzie mogę podsumować wszystko poza pudrem. Puder zobaczymy na koniec dnia, czy coś tutaj się zadzieje i jak to będzie wyglądało. Natomiast tak, jeśli chodzi o paletkę, jestem zachwycona. Naprawdę bardzo mi się podoba. Dokładnie zawiera to, co powinna moim zdaniem zawierać paletka z 9 cieniami. Czyli mamy pełen przekrój od jasnych cieni. Nie użyłam wszystkich matów, użyłam w zasadzie tylko tych 3 matów tutaj. Te dwa, nie, tych 3 matów, o tak, użyłam. Ten i ten mat jeszcze mi zostały, także pewnie kiedyś w jakimś makijażu sobie użyję. Błyski użyłam wszystkie, więc ciekawa sytuacja. 4 błyski wcisnęłam, 5 nawet błysków, jeżeli policzymy jeszcze dodatkowo to. Błyski wcisnęłam wszystkie. W zasadzie powiem Wam, że moje ulubione błyski to te, o których najmniej mówiłam, czyli ten szampański oraz ten jasny, które są tutaj w wewnętrznym kąciku, bo ten tu
I pod palcem bardzo szybko się kawali grudzi i wiecie, jeżeli będziemy często na przykład czy mokrym pędzlem, czy tłustym palcem w niego sięgać, to zrobi się na nim skorupka, więc to moim zdaniem warto zwrócić uwagę, bo miałam wrażenie, że już przy trzecim razie jak nakładałam ten cień to tak było. Natomiast ogólnie paletka bardzo mi się podoba, ma super kolory, moim zdaniem spoko. Może ten fajnie by było, gdyby był jaśniejszy, gdyby na przykład był takim jasnym odcieniem jak powiedzmy tej szarej paletce, nawet te dwa tutaj są jaśniejsze, więc tu jeśli miałabym się przyczepić, to w sumie ten żółty mógłby być trochę jaśniejszy, przynajmniej jeśli chodzi o moją karnację, natomiast tak poza tym spoko, moim zdaniem nawet jak na moje takie wiecie, przeciętne umiejętności nakładania makijażu, no bo nie jestem specem, ale trochę się maluję, to nawet wiecie, poradziłam sobie z tym cieniem i moim zdaniem wyszło to naprawdę całkiem spoko. Jeśli chodzi o ten cień, to również no, dołożyłam go tutaj na powieki, więc jest to na pewno błyskotka całkiem fajna. Jak wiecie, ja lubię takie pojedyncze błyskotki, więc na pewno będę z niej korzystać. Oczywiście całe ręce miałam, wszystko miałam w brokacie potem, no bo nie da się nie mieć, jeżeli się wiecie, bawi błyszczącymi cieniami. Na pewno będę jeszcze sobie jej używać, więc pewnie... Nie wiem, czy w podsumowaniu października może, ale pewnie za jakiś czas dam Wam znać właśnie, jak ona mi się sprawdza, czy się powiedzmy osypuje w ciągu dnia. Może dzisiaj na przykład na koniec dnia zobaczymy, czy się osypała, bo wiecie, to jest taki błysk, który dodałam na samym końcu już na wszystko, także bez żadnego kleju tak naprawdę, więc zobaczymy. Jeśli chodzi o rozświetlacz no jest bardzo fajny, naprawdę daje całkiem niezły blask, tylko tak jak widziałyście na swatchach, trzeba z nim uważać, żeby nie nałożyć go jednostkowo za mocno, bo może zrobić smugę. Natomiast tak jak wiecie, nałożymy go troszkę na pędzel i rozetrzemy, to wydaje mi się, że całkiem fajny, tylko że blask jest taki, wiecie, bardzo metaliczny, tak? To jest taki, no człowiek ze stali, tak? Więc myślę, że też nie każdemu będzie on odpowiadał. Ja tak jak mówiłam, nie wiem, czy po ten rozświetlacz będę sięgać. Co prawda ostatnio w jednym z filmów mówiłam, że brakuje mi jasnego, ładnego, szampańskiego rozświetlacza właśnie z drogeryjnych rozświetlaczy, no ale to niestety nie jest to. To jest właśnie ten przykład, kiedy jasne rozświetlacze dla jasnych karnacji są po prostu srebrne, białe, zimne, stalowe, nie ma takiego ciepłego szampańskiego rozświetlacza. To by mogło być, to by nawet mogło podchodzić trochę pod właśnie rozświetlacz taki szampański, widzicie, bo on naprawdę jest fajny, tylko z kolei ma za duże drobiny i nie wiem, czy to by się jako rozświetlacz nadawało, trochę w to wątpię. Dalej, co jeszcze nam zostało? Kredka na razie spoko, w sumie nawet nie wiem, czy ona by się jakoś by stąd ruszała, tak jak delikatnie przecieram, to chyba nie, wydaje mi się, że inne kredki właśnie wytarłam, więc dorysuję sobie. Natomiast no jest to kolor, który nie do końca pasuje do moich brwi. Jest troszeczkę za szary, za chłodny, a na razie zbyt wielu kolorów w przypadku tej kredki, czy też pomady w kredce nie było. Chyba był po prostu ciemniejszy, no to byłby już trochę za ciemny. Natomiast będę miała na oku. Podejrzewam, że jak się pojawią, to pewnie kupię. Lecąc dalej, został nam bronzer. No to bronzer, powiem Wam tak, fajnie się go nakładało, wydaje mi się, że nie było ogólnie zbyt dużego problemu, żeby go nałożyć, żeby go rozetrzeć. Bronzer ma przyjemną formułę, mam wrażenie, że taką dosyć tłustą pod palcem, tak jednak jak go nałożyłam, ale też mogłyście zobaczyć, że właśnie ten swatch, jak potem niby go wytarłam chusteczką, to jednak się trzymał, także jest to bronzer, który pewnie jakoś tak, nie wiem, za szybko nie zniknie z naszej twarzy, natomiast jak się będzie, wiecie, z niego korzystało, no to pewnie już gdzieś tam w dalszym momencie. No i w zasadzie został puder. W tej chwili, nie pamiętam, która była godzina, jak nałożyłam, natomiast w tej chwili mamy godzinę 15. Trochę mi zajęło, nie wiem, to jest jakieś półtorej godziny, bo 13:30 jak skończyłam nakładać, no to troszkę się grzeje tutaj w lampach, ale to jest tylko w lampach, bo wiadomo, chłodno jest na zewnątrz, nie ma już takiego upału. Więc zobaczymy, jak ten puder będzie się spisywał. Opakowanie, no powiem Wam, że trochę mnie irytują takie opakowania. Z jednej strony rozumiem, jest puszek, ale z drugiej strony to jest takie, wiecie, duże opakowanie, a tego pudru po prostu mamy malutko. Ale też, jeżeli tak naprawdę spojrzymy sobie na to, ile tego pudru zużywamy, to ta ilość wcale nie jest taka mała. Mamy tutaj 5 gramów, więc spokojnie nam wystarczy. Ciekawe, ile ten puder w ogóle kosztował. Puder kosztuje w regularnej cenie 49,99, w tej chwili przecenione jest na, czyli 50 zł przecenione jest na 30 zł. Także cena jest konkretna. Bronzer w tej chwili przeceniony jest na 25 zł, normalnie kosztuje 42 zł. Ten pojedynczy cień, normalnie pojedynczy cień, Eveline, drogeryjny pojedynczy cień, w regularnej cenie kosztuje 32 zł.
To jest jakiś kosmos. Natomiast w tej chwili przeceniony jest na 20. Rozświetlacz w regularnej cenie 35, przeceniony jest na 21. O paletce już chyba mówiłam, tak, że ona w regularnej cenie kosztowała 50 zł, a jest przeceniona, nie pamiętałam, to teraz sprawdzimy, że jest przeceniona na 30 zł. No i jeszcze była ta paletka do konturowania, których właśnie ja się nie zdecydowałam kupić, które w regularnej cenie kosztowały 75, a były przecenione na 45. Natomiast ja po prostu, o może tak, pokażę Wam duże zdjęcie. Natomiast ja po prostu nie zdecydowałam się kupić tych paletek, stwierdziłam, że raczej z nich nie będę korzystać. Także tyle ode mnie teraz, takiego podsumowania zaraz po skończeniu. No i zobaczymy się, jest 15, tak? Zobaczymy za jakiś czas na koniec dnia, czy się bardzo wyświetliłam, po ilu godzinach się wyświetliłam. Mam wrażenie, że już się trochę tutaj świecę jednak po tych półtorej godziny, więc zobaczymy, jak się ten puder sprawdzi. No dobra, słuchajcie, podsumujmy sobie w takim razie puder. Mamy godzinę po 20, także niecałe 8 godzin mam na sobie podkład z tym pudrem. Zanim przejdę do pudru, to tylko jedna rzecz, tak jak myślałam właśnie, jeśli chodzi o ten cień, ponieważ ja go nałożyłam w zasadzie, tak wiecie, na suchą powiekę, nie mogłam otworzyć, na suchą powiekę, to niestety ten brokat trochę mi się osypał, widzę jakieś drobne osypy, widziałam też, czułam na rzęsach, wiecie, tak kątem oka z reguły widać, także to wydaje mi się, że też przydałoby się po prostu na jakąś taką lepką bazę. Natomiast jeśli chodzi o ten puder, to myślę, że widać z daleka, że nie wyświeciłam się aż tak. Oczywiście delikatnie się świecę i czuję, tak wiecie, że już mam podkład dosyć długo. Natomiast jadłam troszkę ostrawy obiad, więc na przykład tu z reguły wtedy człowiek się strasznie poci, więc myślę, że to też może być tego efekt. Natomiast tak ogólnie nieźle. Chociaż zauważyłam, że jednak na początku, tak jak mówiłam na początku filmu, że czuję, że LZS mi się zaognił i że tylko tutaj, to jednak czuję też, że tu, na wiecie, wąsiku też, bo tak przez cały dzień wyłapywałam takie suche skórki. Także to raczej nie jest kwestia pudru, tylko właśnie mojego zaognionego EUZS-u. Natomiast jak Was zbliżę, tak żebyście mogły zobaczyć, jak wygląda podkład z pudrem tutaj, głównie w tym obszarze na brodzie, no wiadomo, u mnie dosyć często podkłady z brody lekko znikają, ale wydaje mi się, że to i tak nie jest tak najgorzej, jakby mogło być. Wydaje mi się, że gdybyśmy wzięli po prostu chusteczkę i delikatnie odbili nadmiar sebum tu na razie po jednej stronie, to samo tutaj na czole, to będzie można się przyjrzeć, co z tego zostało i jak to wygląda na czole. No mam wrażenie, że jest to bardzo widoczne. O, może jeszcze tutaj, ale mam wrażenie, że chyba na czole jest w ogóle najbardziej widoczne z całej twarzy, chociaż z reguły to jest miejsce, gdzie tam mniej mi się ten podkład wyświecał. Natomiast ogólnie no nie ma dramatu jak na 8 godzin, więc ten puder jest naprawdę całkiem fajny, a przynajmniej taki, na który, wiecie, warto zawiesić oko. Zresztą on jest teraz w promce, więc może warto nawet go kupić, bo jak widać daje radę, więc wydaje mi się, że na przykład jeżeli Wy macie skórę mniej przytłuszczającą się niż moja, to tym bardziej ten puder może się okazać fajny, ten puder może się okazać, że właśnie będzie dosyć dobrym, fajnym pudrem wykończeniowym, szczególnie, że on ma mieć też właściwości nawilżające. I kto wie, może to te właściwości nawilżające spowodowało, że moja skóra nie czuła tej potrzeby, wiecie, walki o przetrwanie, kiedy się nakłada pudry zbyt matujące, że wiecie, ta skóra nam nadprodukowuje sebum, więc możliwe, że to spowodowało. Ciężko tak naprawdę przewidzieć, natomiast muszę przyznać, chyba nie do końca dobrze odbijam nadmiar sobą, natomiast muszę przyznać, że no, z tym podkładem naprawdę całkiem nieźle to wygląda, nawet tu, gdzie nie odbijam tego nadmiaru sobą. Takie błyszczenie po 8 godzinach to jest naprawdę całkiem spoko, spoko błyszczenie, także wiecie, na cały dzień, no okej. Okay. Może z jedną poprawką, w sensie to nie jest taki, nie jest puder, o którym mogę zapomnieć, jak go nałożę z podkładem, aczkolwiek na pewno wypróbuję go z jakimś lepszym podkładem, który się dłużej u mnie otrzyma, może Revlon Color Stay na przykład, czy coś z tych podkładów, które dłużej zachowują mat na mojej skórze, no bo Wonder Match Lumi jest jednak podkładem o świetlistym wykończeniu, który właśnie na mojej skórze po 5-6 godzinach już właśnie wymaga poprawek przy jakichś tam pudrach, więc ponieważ przy tym pudrze po 8 godzinach wygląda tak, to wydaje mi się, że ten puder na przykład z takim, wiecie, innym podkładem, bardziej matującym, może wyglądać w ogóle rewelacyjnie, więc na pewno będę go jeszcze próbować i pewnie w podsumowaniu miesiąca Wam dam znać. Natomiast pierwsze wrażenie tego pudru jak najbardziej na tak. Jeśli chodzi o cienie, bo w sumie też możemy sobie podsumować, czy tu się coś zadziało,
Powiem Wam, że chyba nie. Ja troszkę tutaj się drapałam, więc mogłam wydrapać jakieś dziury, ale ogólnie nie ma dramatu. Pomimo tego, że to złotko się osypało, to i tak ono się jakoś tam utrzymuje na oczach. Kredka do brwi również siedzi, rozświetlacz również siedzi, no i bronzer też, więc w zasadzie wszystko utrzymało się całkiem spoko, więc jak najbardziej ja jestem z tych produktów zadowolona. Jeżeli Wy macie któryś z tych produktów, to koniecznie dajcie znać, czy właśnie kupiłyście dużo i część okazała się słaba, część okazała się fajna. Ewentualnie właśnie, które produkty u Was się okazały takimi sztosami i perełkami. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie kciuka do góry, zasubskrybujecie mój kanał, czekam na Wasze komentarze, no i oczywiście widzimy się, mam nadzieję, w kolejnych filmach. Do zobaczenia, na razie, pa pa!